Cześć! W tym filmie prezentacja regulowanego zasilacza prądu stałego. Zapraszam do oglądania. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, łapce i komentarzu. Urządzenie jest firmy OnePTEC. Został zamówiony w sklepie Banggood. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Zawartość opakowania. Instrukcja. Przewód przyłączeniowy. Zasilacz. Przewód z krokodylkami do przyłączenia obwodów prądu stałego. Instrukcja obsługi w języku angielskim. Na panelu czołowym znajdują się cztery pokrętła do regulacji napięcia oraz natężenia prądu. Jest też gniazdo USB Quick Charge, czyli do szybkiego ładowania telefonów, tabletów i tym podobnych urządzeń. Wymiary urządzenia. Z tyłu znajduje się przełącznik napięcia zasilającego oraz gniazdo, takie jak przy komputerze. Urządzenie po stronie zasilania zabezpieczone jest bezpiecznikiem radiowym topikowym o wartości 3 amperów. Przełącznik wysokości napięcia zasilającego. Przewody odbiorcze prądu stałego można przyłączyć pod zaciski śrubowe lub za pomocą wtyków bananowych.
dolnym lewym rogu panelu czołowego znajduje się przycisk zasilania. Do regulacji napięcia służą dwa pokrętła. Górne do zgrubnej regulacji, a dolne do precyzyjnego ustawienia napięcia. Regulacja odbywa się z pewnym opóźnieniem. Ruch pokrętłem nie jest od razu przenoszony na wyświetlacz. Trzeba trochę poczekać. Dwa dolne pokrętła służą do regulacji natężenia prądu. I tak jak przy napięciu, jedno służy do zgrubnej regulacji, a dolne do bardziej precyzyjnej. Poniżej wyświetlaczy znajduje się przełącznik alarmu zwarcia i przeciążenia. Obok jest też gniazdo USB. Jest to gniazdo szybkiego ładowania oraz trzy zaciski przyłączeniowe: uziemienia, bieguna ujemnego oraz bieguna dodatniego. Po ustawieniu przełącznika w funkcję OCP, czyli Over Current Protection, mamy pełną ochronę urządzenia przed zwarciem i przeciążeniem. Gdy na wyjściu nastąpi zwarcie lub przeciążenie, urządzenie przerywa pracę i wydobywa się sygnał dźwiękowy. Po usunięciu zwarcia lub przeciążenia, automatycznie zasilacz przechodzi do normalnej pracy. A tak wygląda przebieg napięcia wyprostowanego. Zniekształcenia są na niskim poziomie. Porównamy teraz napięcie na wyświetlaczu zasilacza oraz na innym mierniku, na innym woltomierzu. Jak widać, wskazania są porównywalne. Można powiedzieć, że równe. To samo z natężeniem prądu. Wskazania na zasilaczu, jak i na mierniku, na amperomierzu są takie same. Zrobimy teraz parę testów z obciążeniem. Obciążenie to trzy żarówki samochodowe 12-woltowe o mocach około 50 W każda, połączone ze sobą szeregowo.
Chodzi o to, aby uzyskać napięcie maksymalne na tym zasilaczu, czyli około 30 V. Jeżeli przełącznik alarmu zwarcia będzie ustawiony w pozycję OCP, to po ustawieniu pokrętła natężenia prądu w pozycję 0 odezwie się alarm. Ustawiamy pokrętła natężenia prądu na maksimum, czyli 10 A. Regulując teraz wartością napięcia, wraz ze wzrostem obciążenia rośnie też i natężenie prądu. Jeżeli teraz przy danym obciążeniu, przy danym napięciu zmniejszymy wartość natężenia prądu, to w pewnym momencie odezwie się alarm informujący nas o przeciążeniu. Po ustawieniu natężenia prądu na maksimum wraz ze wzrostem napięcia przy danym obciążeniu rośnie też i natężenie prądu. Ustawimy teraz przełącznik alarmu zwarcia w pozycję CC, czyli Constant Current, czyli stały prąd, i ustawimy maksymalny prąd, jaki może płynąć w tym obwodzie. W tym celu należy najpierw wyregulować napięcie na około 5-10 V, a następnie zewrzeć biegun ujemny z dodatnim. Pokrętłami ustawiamy maksymalną wartość natężenia prądu, jaki będzie płynął w tym obwodzie. W naszym przypadku są to 2 ampery. Zwiększając napięcie dostarczane do odbiornika, w naszym przypadku są to 3 żarówki 12 V o mocy około 150 W. Gdy prąd wymagany przez obciążenie przekroczy prąd graniczny ustawiony, czyli 2 A, zasilanie automatycznie przechodzi w tryb prądu stałego. W tym czasie prąd pozostaje niezmienny, a napięcie będzie dostarczane zgodnie z zapotrzebowaniem obciążenia. W przypadku, gdyby obciążenie rosło, a prąd wyjściowy byłby stabilny, to napięcie by malało proporcjonalnie do dalszego wzrostu obciążenia. Stałe natężenie prądu wyjściowego można też ustawić już po podłączeniu obciążenia. W trybie napięcia stałego, gdy napięcie będzie ustawione na określonym poziomie, w naszym przypadku jest to 10 V, to prąd będzie dostarczany zależnie od mocy odbiornika, czyli zgodnie z rzeczywistymi potrzebami obciążenia. Jedynie zmiana wielkości obciążenia mogłaby zmienić wartość natężenia prądu przepływającego przez to obciążenie. Napięcie pozostałoby bez zmian.
przeprowadzimy teraz test maksymalnej wydajności zasilacza. W tym celu do wyjścia przyłączymy trzy gałęzie po trzy żarówki połączone równolegle o mocy około 300 W. Jak widać, osiągnęliśmy pełną moc tego zasilacza, czyli 300 W. Zasilacz posiada niezależne gniazdo USB z funkcją szybkiego ładowania, Quick Charge. Gdy do ładowania podłączymy urządzenie elektroniczne bez funkcji szybkiego ładowania, będzie ono ładowane zgodnie ze standardem 5V. Zdemontujemy obudowę i zajrzymy do środka. Zobaczymy, z jakich elementów jest zbudowany. Wentylator, który tu widzimy, nie załączył się ani raz podczas moich testów i prób. Podsumowując, zasilacz prądu stałego firmy OnePTEK to bardzo dobre urządzenie. Może być stosowane przy naprawie telefonów komórkowych, naprawie komputerów, przy naprawie elektroniki wszelkiego rodzaju, a także stosowane może być w szkołach czy w zakładach pracy. Stabilność zasilania i współczynnik tętnienia są bardzo dobre. Posiada funkcję szybkiego ładowania USB. Jest mały i ładny, wygodny w obsłudze i może pracować przez długie godziny przy pełnym obciążeniu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!